Dziś w magazynie Open Doors. Jak kierować podziemną wspólnotą? Jak szkolenia dla liderów wzmacniają powstający nowy kościół w Afryce Północnej? A także gotowi zapłacić wysoką cenę? Mia Friesen z zespołu Outbreak odwiedza prześladowanych chrześcijan w Egipcie. Coraz więcej muzułmanów w Afryce Północnej zostaje chrześcijanami, kościoły wzrastają. Liderzy tych wspólnot stoją przed dużymi wyzwaniami. W celu wzmocnienia kościołów Open Doors szkoli liderów i przywódców. Jedną z osób, która prowadzi takie szkolenia, jest Ron. Spotkaliśmy go w czasie seminarium w Afryce Północnej. Z Open Doors współpracuję już od ponad 10 lat. I jedną z rzeczy, które wykonuję, jest szkolenie liderów. Prowadzę kursy teologii praktycznej. Tematami, w których szkolę liderów, również tutaj w Afryce Północnej, są ich tożsamość jako przywódców, jak przygotować i wygłaszać kazania, jak prowadzić nauczanie w kościele, jak prowadzić pracę duszpasterską, jak organizować nową wspólnotę, a ponieważ większość z nich założyła nową wspólnotę, więc uczymy jej organizacji. To oczywiście inna kultura niż moja własna. To są inne sytuacje. Liderzy z różnych krajów, różne rodzaje kongregacji. Zawsze jako informację zwrotną słyszymy, że znajdujemy to w Biblii i jest to możliwe do zastosowania. Gdy kończymy kurs, możemy natychmiast stosować to w naszych kościołach. Kościół w Afryce Północnej jest bardzo młody. Istnieje dopiero od 10-20 lat. Jego członkowie pochodzą z różnych kultur. Arabowie, Kabilesi, Berberowie, ale jedno ich łączy. Wszyscy nawrócili się z islamu. Mieliśmy kiedyś w czasie kursu pewien konflikt. Grupa miała ze mną problem. Powiedziałem, że modlitwa pańska w Ewangelii Łukasza została napisana inaczej niż w Ewangelii Mateusza. Więc opowiedziałem im o różnych autorach, o różnych charakterach autorów i innych aspektach w Biblii, a oni wybuchli. Oni wybuchli, ponieważ wszyscy są byłymi muzułmanami. Pismo Święte jest dla nich świętą księgą i Biblia, podobnie jak Koran, nie może mieć żadnych rozbieżności. I ja również wierzę, że Biblia jest Bożą księgą, świętą księgą. Ale my nie wierzymy po prostu tylko w księgę, lecz w Boga tej księgi. Gdy chciałem się od nich dowiedzieć, dlaczego tak jest to dla nich ważne, powiedzieli, gdyby nasi muzułmańscy sąsiedzi usłyszeli, że ośmieliliśmy się zadawać pytania na temat pochodzenia Biblii, wówczas Biblia straciłaby dla nich status świętej księgi. My na Zachodzie żyjemy w społeczeństwie świeckim, w społeczeństwie krytycznym po epoce oświecenia, w którym normą było kwestionowanie wielu rzeczy. Jesteśmy przyzwyczajeni nawet do krytycznego spojrzenia na naszą wiarę. Tego nie robi się w Afryce. Nie krytykuje się tego, w co się wierzy, nigdy. Ponieważ wówczas masz poczucie słabości wobec wiary muzułmanów, z którą masz do czynienia każdego dnia. Wiara tutaj jest bardzo silna i bardzo zasadnicza. Jeśli zaczniesz kwestionować rzeczy z Biblii, jesteś wykluczony. Dlatego jako trener, który przyjeżdża raz w roku, nie będę się starał zmieniać ich mentalności. Postaram się zmienić ich nastawienie. Jak radzić sobie z byciem przywódcą? Jak być duszpasterzem w oparciu o Biblię? Szanuję ten młody kościół, ponieważ widzę cenę, jaką płacą i cierpienie, przez które przechodzili i nadal przechodzą. Naprawdę szanuję ich i nie jestem tym, który próbuje nauczyć ich krytycznego myślenia biblijnego. Staram się nauczyć ich naśladować Jezusa w ich codziennym życiu jako liderów. Jednym z uczestników jest Daniel. Pierwszą rzeczą, którą wspominam ze szkolenia, to chwile, gdy mogliśmy się dzielić. Później te wszystkie intelektualne rzeczy, które otrzymałem, próba ich oceny, spojrzenie na nie przez pryzmat Biblii,
Musimy o tym wszystkim myśleć. A potem konfrontujemy nasze sposoby działania, by móc zobaczyć, co jest nie tak. Co powstrzymuje nas przed współpracą z innymi, jak pozbyć się tych rzeczy specyficznych dla naszego Kościoła, które wnoszą brak jedności. Najważniejszą rzeczą, jakiej nauczyłem się od tych chłopców w ciągu ostatnich 5 lat, jest ich zapał i tęsknota za rozszerzaniem Królestwa Bożego w ich kraju. Wbrew uciskowi, wbrew wszystkim, pracą, wszystkie te rzeczy, ale chcą wzrastać. Chcą pozyskiwać nowych ludzi dla Jezusa. I za każdym razem, gdy o tym mówimy, zaczynają się uśmiechać, a ich oczy zaczynają świecić i mówią: tak, mamy tak wielu nowych wierzących. Naprawdę się tego nauczyłem. W naszych kościołach na zachodzie nie widziałem tak wielkiej gorliwości. Ataki na chrześcijan i trudności w życiu codziennym, wiadomości o życiu chrześcijan w Egipcie są bardzo niepokojące. Mia Friesen z zespołu Outbreak pojechała wraz z Open Doors do Egiptu, aby zobaczyć tę sytuację na własne oczy. W latach po arabskiej wiośnie i obaleniu bractwa muzułmańskiego przez wojsko, ataki na chrześcijan w Egipcie nasiliły się. Islamiści eskalują nienawiść do chrześcijan. W grudniu 2016 roku zamachowiec samobójca wysadził się w tym kościele, w Kairze. 28 chrześcijan zostało zabitych. Mia spotyka się z Maria, której ojciec zginął w ataku. Samia również była wówczas na nabożeństwie. Wybuch bomby poważnie zranił jej twarz. Zaledwie kilka miesięcy później podwójny atak na kościoły w Tancie i Aleksandrii wstrząsnął północnym Egiptem. Mia odwiedza rodzinę, która opłakuje śmierć matki. Wbrew oczekiwaniom, Mia w rozmowie z młodymi ludźmi dowiaduje się, że ataki nie są prawdziwym problemem. Z tym możemy sobie poradzić. Ważniejsze są codziennie napotykane trudności jako mniejszości chrześcijańskiej w społeczeństwie muzułmańskim. Na przykład uczniowie z innych grup młodzieżowych mówią, że chrześcijanie są często świadomie gorzej oceniani ze względu na swoją wiarę, a egzaminy są przeprowadzane w taki sposób, że nie mogą świętować Bożego Narodzenia razem z rodzinami. Wysiłki, aby dotrzeć do ich środowiska z Ewangelią, są również utrudnione. Tak stało się z Jakobem. Ale mimo całego oporu, ataków i ograniczeń, Kościół Jezusa w Egipcie nadal rośnie i coraz więcej muzułmanów nawraca się do Jezusa. Był to magazyn Open Doors. Więcej informacji na temat sytuacji prześladowanych chrześcijan można znaleźć w miesięcznym magazynie Open Doors. Można go zamówić telefonicznie.